Siemano, witam wszystkich. Słuchajcie, za mną trochę Mitsubishi do siebie niepodobne. Dla tych, co nie wiedzą, przypominam, że to jest Mitsubishi e-MiEV, czyli elektryk ściągnięty z Norwegii, 12-letni elektryk, który w Norwegii, no, niestety musiał przeżyć. Także tutaj mam link u góry i w opisie wrzucę, jak to wyglądało przed tym, co jest teraz, bo auto jest po piaskowaniu. Po piaskowaniu jest akurat tak jak ze sprzętem, ile się dało porozbierać, został właśnie wypiaskowany i wczoraj już zacząłem malować, ale dużo osób mnie prosiło, żeby pokazać, jak to wygląda po piaskowaniu, bo no, dla mnie to też ciekawostka była. Pierwszy raz w życiu byłem autem na piaskowaniu. Do tej pory jeździłem Audi do 97 roku, które nie wymagają konserwacji takich rzeczy, ewentualnie jakieś tam poprawki, pierdołki. Także no co, będę dłużej przedłużał. Słuchajcie, pokażę wam mniej więcej, jak to wygląda i jakimi środkami chcę to zabezpieczyć, bo przypominam, to jest dla mnie pierwszy raz. Ja w życiu nie robiłem żadnej konserwacji takich rzeczy, także kompletna amatorka. Ale trochę poczytałem, trochę ludzi popytałem i myślę, że tym, co to polepię, jak ja to mówię, jeszcze ten elektryk trochę pojeździ, bo powiem wam, na 112 tysięcy przejechanych kilometrów ma jeszcze potencjał w baterii i to dosyć spory. Także lecimy z tematem. Dobra, słuchajcie, tu mam bardzo. Wkręciłem jeden element, bo akurat nie dało się tego. Znaczy, może się dało, tylko to była taka szybka akcja. Nie wiem, co na tym aucie tak naprawdę było rozbierać. To jest spornik tylny, niby zderzaka, to nie ma zderzaków ten samochód. Zobaczcie, tak wyglądał mniej więcej cały samochód na podwoziu. Jak powtarzam, w opisie filmu wam wrzucę, bo jest film zrobiony właśnie. Tak jak stał na podnośniku i był rozebrany, ile na nim było rdzy. I tak to mniej więcej wyglądało. A druga strona jest po piaskowaniu. Zobaczcie, wczoraj to było całe jeszcze białe. Dzisiaj już zaczyna go brać. Także muszę się szybko brać i to wszystko zamalowywać. Bo mówili, że to na drugi dzień. Chociaż auto stoi na garażu. Drzwi były pozamykane, a już wchodzi po prostu, no to korozja zaczyna się dalej rozwijać, nie? No niestety, także trzeba brać, pędzlować na pierwszą warstwę. I tak, może zaczniemy od środków, a później przejdziemy w aucie. Co mi zostało polecone? Farba podkładowa, to jest tutaj, nic na niej nie pisze, to jest Inter Plus 356, to jest taka farba, chyba epoksyd. Bardzo mocny, to jest taka przemysłówka, także nie dość, że droga, to podobno ogarnia temat. Później na to ma iść z tej samej firmy dobrze mówię, International poliuretan 990 na to, czarny. Jak dostałem, to wszystkie takie miarki, niemiarki. Do profili zamkniętych najpierw kupiłem sobie takiego spraya. Ale gościu mi później, byłem na drugiej wizycie właśnie po poliuretan, bo ja się dopytywałem, ja nie wiedziałem, co brać w ogóle. Mówi, po co ci ten spray, jak to strata pieniędzy, kup sobie pistolet. Także wziąłem pistolet. Do zamkniętych dali mi takie, a po wierzchu, bo tutaj, no niestety, ja tutaj wszystko spędzla, jedna, druga i nie dojdę do wszystkich miejsc, nie ma opcji, nie ma szans. Później zaleję wszystko, jak się da, takim właśnie jeszcze woskiem. Nawalę tego, ile się da, ile dam radę, żeby, no, żeby to wozidło dożyło tak naprawdę do końca baterii. Widać, że ta bateria za bardzo nie chce się skończyć. Niby, że ma auto 12 lat, 112 przejechane tysięcy w Norwegii. Może z drugiej strony to dobrze, bo nie dostawała na gorąco, tylko na zimnie cały czas pracowała. Nie wiem, powiem wam, jak tam się to ma do litu, do żywotności, jazda w niskich temperaturach. No ale dobra, słuchajcie, jak sobie ktoś obejrzał wcześniejszy film, to tutaj, powiem wam, był obraz nędzy i rozpaczy. To było wszystko, to była jedna rdza. Ja to musiałem zamalować, widzicie, co się dzieje tutaj, o. Ja nawet sam nie wiedziałem. To wszystko było takie o w miarę jasne, wczoraj jeszcze wieczorem, a dzisiaj już zaczynam go brać, także rozrabiam drugie pół litra i lecę. Wszystko to, co jest na razie odkryte, a później się będę bawił całą resztą tak naprawdę. Tutaj to wszystko, ja myślałem, że to będzie przygnite do mocowania, a tu jest zdrowa blacha. Także zwracam honor Mitsubishi,
No, w rzymskich warunkach dało radę, nawet te wszystkie tutaj blachy, to wszystko wytrzymało, co tutaj stoi piach. Normalnie, bo tu jest nadkole, tu piach stoi, także ogarnęło temat bardzo dobrze. Jestem zaskoczony, powiem wam, po tym, co było wcześniej. No tutaj blacha na baterii, no niestety, to jest tak konstrukcyjnie wymyślone. Zobaczcie. Tam woda stoi po prostu, no nic więcej. Ta górna, to wszystko to jest w bardzo dobrym stanie. A ten płaszczyk dziwny, nie wiem po jaką cholerę to dali, żeby woda stała. Później tu jest jeszcze taka siatka Faradaya, tu wszędzie jest wilgoć. Także ja to też tą farbą zamaluję, więc pozalewam już tym zewnętrznym, tym woskiem, ile się da. Profile, słuchajcie, tutaj progi, wszystko. Zobaczcie, na czym stoi auto. O, tutaj podnośnik, na co jest podstawiony. Łapa. Tu się nic nie dzieje kompletnie. Tu jest elegancko. To jest powierzchowna jakaś tam. No tutaj jeszcze jest taki, no taka osłona. Ale tu jest super, naprawdę. Ile się dało, tyle żeśmy tutaj psiknęli, bo auto nie było osłonięte niczym, żeby nie poniszczyć lakieru. Także co nie dostanę, to maszynka jeszcze podoczyszczam. Elementy konstrukcyjne wszystkie tutaj. O, tutaj wam pokażę, jak to wygląda teraz. O, widzicie? Tak to wyglądało z góry. Od dołu tak to wygląda. Wszystko przepiaskowane i to się trzyma. Także tam już tym się zajmę, jak wszystko to pomaluję, żeby mi dalej nie brało. Wtedy sobie co dam radę, to jeszcze porozkręcam. I będzie. Nawet zaciski się psiknęło. Tarczę też trzeba wziąć do toczenia, bo jak to w elektryku, tarcze praktycznie nieużywane. No i tyle, słuchajcie, no co mam powiedzieć. Dziura w podłodze jest, pod nogami kierowcy. Także trzeba będzie tutaj ogrzewanie odkręcić wszystko. Bo tutaj co mogłem, kołki popuszczałem, żeby mi lepiej było malować. Ale to mówię, najpierw ogarnę wszystko w koło, później zajmę tymi rzeczami. No i tyle. Słuchajcie, tutaj wszystko gra, buczy elegancko. Tam jeszcze przez bagażnik jest dojście od góry, także też tam można będzie podkręcać trochę rzeczy, żeby te boczne grozie jeszcze poogarniać. I co, słuchajcie, biorę się za robotę, bo tu nie ma co bajek opowiadać. Jak już to pomaluję w jeden, w drugi, powoskuję, to wam pokażę mniej więcej, jak to jest zrobione, bo to nie jest film instruktorów, jak to robić, bo ja tego nigdy nie robiłem, także nie mam prawa wam nawet pokazywać, jak to robić, bo to nie ma sensu. Zobaczymy efekt tak naprawdę po roku, po dwóch, czy to ogarnęło, nie? Temat. Także biorę się za robotę i już. I położony podkład epoksydowy Interplus 356, dobrze pamiętam. Nawaliłem dwie warstwy, poszło ponad 2 litry, bo podkładu jest litra plus 350 utwardzacza i jeszcze tam ileś jest tam tego, jak to się nazywa, rozcieńczelnika, także jakieś 1,4 litry wychodzi z jednej porcji, także zostało mi jeszcze pół porcji z drugiej, nie? Także no 2 litry lekko poszło. Na dwa razy wszędzie po blachach, powiem wam, waliłem, by się dało ten podkład, malowałem, po czym popadło. Tego nigdy za mało, to nie ma ładnie wyglądać, tylko miało zalepić to wszystko, co było właśnie piaskowane, żeby nie żarło. Teraz ja też tutaj wszystko pochlapałem, ile się dało. Tutaj tyle. Słuchajcie, tak jak mówiłem, to jest jakiś ten dolny tunel, to jest jakaś porażka. Wypadałoby wyciąć, ale to i tak nie ma sensu, jak dla mnie. Pójdzie na to jeszcze wosk, no właśnie taki podwoziowy. I zobaczymy, za rok ściągnę, zobaczymy, co tu się będzie działo. Po zimie to wszystko pościągam. Także tutaj nawalone, ile jest, ile się dało, tyle nawaliłem. Ślepki pościągane, tutaj będę wpuszczał do środka wosk. Ale powiem wam, w środku jest drobiutko. Otwierałem te wszystkie ślepki, gdzie się dało, nie, tam jest elegancko w środku, także tutaj też paćkałem wszystko, gdzie piaskowanie szło. Tak, gdzie jeszcze szczotką jeszcze było podjechane. Reszta się pogarnia później. Myślę, co mi się tak sprężarka nabijała od klimatyzacji. Patrzę, tutaj nie ma dwóch poduszek. Ale to jest choroba tych wozów. Poduszki są już zamówione, bo to są takie o, takie maciopcie poduszeczki. O, ostrość jak złapię, na to widzicie. Na dwóch się praktycznie tylko trzyma. Poduszki zamówione, także jutro powinny być. Się wymieni. Wszędzie boczne siły, tylko powykręcać, powymieniać, spokój święty.
I powiem wam, no nie wiem, czy to mówiłem wcześniej, czy nie, wydawała się katastrofa. Oprócz tego, co tu jest, pod nogami kierowcy, tu w środku, w profil nawet, nie wiem, czy wlazło, czy nie, ale to się nie dzieje, tutaj wszędzie wosk wleje, to po ogarniam wosku wypływa i to za uszczelni, także no, powiem wam, to jest zdrowe. Tutaj chyba z 4 warstwy poszły tego epoksydu. Chlapałem, gdzie się tylko dało te pędzle, powiem wam. Pędzle się już nie dodają do mycia. Ten jest super. Uch, jak się uda. Ten jest super, bo on jest zakrzywiony, długi i wszędzie nim dojdzie. Także jeszcze nakupiłem sobie tutaj zapasik do malowania. No i tyle. No. Najgorsze to chyba tu jest z tej strony. Po prostu. Także tutaj nie wiem, czy tylko mastyką nie zajadę to. Tak, ten otwór mi jest do niczego niepotrzebny, bo tutaj tutaj gdzieś jest mocowanie. Tu jeszcze nie ma. Nie, tu jest mocowanie, tutaj tu nawet chyba żadnego mocowania nad kolo nie ma. Do niczego, bo kołka nigdzie nie widziałem. Albo jest, aha, mocowanie nad kola jest tutaj przy tej osłonie, co wychodzi, także jest dodatkowo tam wypuszczone. Także tutaj mastyka na wale, już żeby ta woda, która tu stoi, bo tutaj woda stoi. Znaczy, woda nie, tylko ten piach się zbiera, nie? To już tam nie pójdzie. No i tyle. Słuchajcie, biorę się za poliuretan. Muszę to sobie też na pół podzielić przynajmniej. Nie wiązę większego pojemnika zatykanego. Ale to trzeba wymalować dzisiaj wszystko. Tak naprawdę, żeby już schło do jutra. Jutro pójdzie wosk. Zobaczymy. Zobaczymy. Jestem ciekaw, ile ja tutaj błędów popełniłem. Fachowcy. Fachowcy niech się nie wypowiadają za dużo, bo to jest kompletna amatorka. Zobaczymy. Po zimie, po roku, czy za chwilę nie zacznie wyładzić. Sam jestem ciekaw tak naprawdę, jak to wszystko zadziała, bo no bo tu jest zdrowo. Nie ma tragedii. Tragicznie to wyglądało na poprzednim filmu. Tak jak mówię, link będzie w opisie filmu i na początku wam tam jeszcze kartę wrzucę. A tutaj to się wydaje bardzo obiecująco i bateria też się wydaje bardzo obiecująco, także zobaczymy. Jeszcze to może polatać i polatać, aż się wszyscy mogą zdziwić. Albo stanie i tyle. Zobaczymy. Dobra, biorę się za malowanie. Poszła połowa. No, zrobiłem na pół. Pół litry, ten twardy, cała reszta. Powiem wam, no pierdzieliłem prawie całość na raz. Na raz to szału nie ma, nie kryje, nie wiadomo jak, no strasznie rzadko ta farba, to na początku tak mi się lało, później już sobie wypracowałem jakiś sposób malowania, zaczynając od góry, później w dół, ona sobie ścieka, ja sobie ją rozmarowuję i jak się drugi raz, o tutaj po wahaczu nawet widać, drugi raz przyleci, to już jest ok, także najważniejsze to wszystkie te punkty tutaj, które są po prostu zawieńczeniowe, dla mnie są najważniejsze. Jak na malowanie pędzlem wszystkiego, powiem wam, nie jest źle. No tutaj to jeszcze namówię. Pomaziane, drugi raz jak się przeleci. To mi się wydaje, że będzie. Na ile mi tej farby wystarczy, tyle pomaluję. I tyle. Później wosk jeszcze pójdzie na to, do środka, na zewnątrz. Nawalę i tyle. Oj, ale będę miał normalnie. Chwalić mnie będą za to, na cud. Ale mi się wydaje, że tylko lepiej zrobię. Idę do domu. Bo już od tej farby już fazę normalnie łapię. Dobra, słuchajcie, mam go już dość, ale poliuretan, dobrze mówię? Tak, poliuretan położony. Dwie warstwy, czasami trzy, także kładłem, aż po prostu nie było maciaków, nie było przebicia, nie? Także malowałem do skutku. Zostawiłem sobie troszkę. Bo tam jeszcze będzie właśnie tą dziurę. Trochę zostało, także jeszcze można będzie namalować. Mam nadzieję, że to nie zastygnie, bo tu już jest rozcieczalnie wszystko, no ale zakręcone szczelnie butelaczce, to powinno być ok, nie? Także to, co jeszcze mi w wiaderku zostało, to wypaćkałem tutaj na baterię troszeczkę. Jak to wygląda? Na czarno. Jak to może wyglądać? Jak wygląda? Tak wygląda. Cały na czarno wygląda. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Zobaczymy. Cały czas ja zobaczę. No nic, słuchajcie. Idę kawę łyknę i biorę się za psikanie profili wewnętrznych.
A na sam koniec już będzie ten woz na zewnątrz, także będę się uczył tak naprawdę to wszystko kłaść. Zobaczymy, co mi wyjdzie z tego, no. Co mogę zrobić? Mogę tylko go za dużo nawalić, albo za mało nawalić i wypłynie i tyle, no. Woskiem krzywdy raczej sobie, a nie samochodowi nie zrobię. Także kawusia i do roboty. Wczoraj zamówione, dzisiaj jest, także fajnie. Kurier przywiózł poduszki. Nie są oryginalne poduszki, ale dzięki... Znaczy poduszki do sprężarki klimatyzacji. Tak widzieliście, tylko na dwóch się trzyma. Śrubki, piątki, tam są akurat czwórki, ale ma podejść. I tutaj takie trochę podziękowanie, nie podziękowania, ale w linku, tam wam, o inaczej, w opisie link do grupy właśnie o trojaczkach Mitsubishi, Citroen, Peugeot na Facebooku, także dużo fajnych informacji jest. Tam się też właśnie dowiedziałem, że taka poduszka boksuje jako zamiennik. To grosze kosztuje tak naprawdę, nieduże pieniądze, także będzie spokój. Jedna strona już wymieniona, tu naprawdę to żadna poduszka nie trzymała, to sprężarka leżała na łożu i nic więcej. Druga idzie do wymiany. To jest taki fajny system montażowy. Na dole jest jedna blacha, tutaj przykręcona na dwóch śrubach, na górze jest druga. Tą przykręcamy najpierw, później tutaj wjeżdżamy z drugą z widełkami. O, widzicie, druga jest ze sprężarki przyczepiona, tylko się ją pyk, wciska widełkami i już. Także zobaczcie, stara poduszka, tam była śruba 4 mm. Jaka jest wielkość i nowa. Także dwukrotnie, dwa razy większa. Czyli no, powinno zrobić robotę. Jak polecali, to musi być. Walę tym woskiem, gdzie popadnie, ale zobaczcie, co wypatrzyłem. Na obudowie baterii napis 20. Nie wiem, czy to fabryczny jest napis, także chyba tu już bateria była wymieniana. Coś tak czuję. Ale z drugiej strony dla mnie na plus. Dobra, mam chwilę, żeby nagrać. Jak mówię, nie jestem u siebie. Słuchajcie, poszło tak. W progi 1,5 litra wosku poszło. Tutaj w te wszystkie, co macie za ślepki, pchałem, gdzie się dało. W miarę wypływał, może trochę niedużo, ale jak się patrzy do środka, to wszędzie widać, że tym woskiem jest zalane. I na resztę musiałem gonić, jeszcze jechać. O, tutaj widać, to nie jest konserwacja, słuchajcie, to jest właśnie ten. O, jeszcze taki lepiej. Ten wosk właśnie do podwozi. Widzę, to jest no dobra rzecz. Całą baterię tym zawaliłem. To ma wodę wypierać. Zobaczymy. No, zobaczymy po prostu po jeździe, ogólnie po zimie. Na pewno zajadę, ściągnę tą osłonę. Z ciekawości. Na razie osłony nie zakładam, bo jeszcze muszę tył ogarnąć, ale jeszcze to już w domu siebie ogarnę. Tu takie są jeszcze pierdełki. Jak już jest, to pasuje go ogarnąć. No i tyle, słuchajcie, no co będę wam opowiadał, wszystko wyjdzie, powiem wam. Oglądałem sobie, ty czołówka, bez tego tutaj nic nie zrobicie, oglądałem sobie ten film, który wrzuciłem, jak to wyglądało przedtem i się przeraziłem, a teraz widzę, że coś z tego będzie. Także no i ciekaw jestem, może uda się jakimś programem wyczaić, czy to jest bateria z niego, czy nie. Jak nie z niego, też przeżyję, mając większy zasięg, także jeszcze wam coś na koniec dogram, a ja idę ogarnąć. No i się wziąłem za podłogę. Ściągnąłem ten dywan, to się przeraziłem troszeczkę, ale to tak mniej więcej. To jest to, co było pod nogami, słuchajcie. To z tego ładnie wodę piło. Tary, całe mokre. Tyle wygrzebałem z tej podłogi jeszcze. Resztek. Co tam było? Reszta leży pod spodem. I powiem wam, patrzcie tu, podłużnice w środku są zdrowiutkie. To nawet nie podłużnica, to jest podłużnica. Ta troszeczkę tam w koi dostała, ale tu jest wszędzie zdrowa stal. Ja to jeszcze obczyszczę, ile dam radę tutaj. Jakiegoś R-stopu albo coś, neutralizator jakiś tam kupiłem, także na noc tym neutralizatorem to zaleję i jutro dalej podkład epoksydowy, co szedł pod spód, i później farba do zamalowania i na to pójdzie, tylko nie wiem właśnie, czy na podkład, czy na farbę później kłaść klej, chyba na farbę, powiem wam, muszę jeszcze sprawdzić,
bo chcę tutaj wyciąć to jeden kawałek po prostu blachy. Tutaj mi leży z Audi, jeszcze maski mi kawałek zostało. Słuchajcie, to jest blacha 1,5 mm w Audi, maska. Także to nie ma o czym gadać w porównaniu do tej, to może 0,5 jest. I tutaj myślę po prostu całość, tam gdzieś nawet klej kupiłem taki specjalny do poszyć. Klej wszędzie, klej, 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 klej. Na całość blacha właśnie na ten klej, także będzie separacja w ogóle jednej strony od drugiej. Tam jeszcze myślę może ze 2-3 wkręty złapię, żeby chodzi mi, żeby podciągać i później pójdę od spodu i wszystko jeszcze raz się po prostu ogarnie się. Nie konserwację, tylko się woskiem zaleje, bo no, tamta blacha to jest podwójny ocynk, plus jeszcze tam wszystkie cuda co były. Także ta blacha przeżyje chyba to auto. Tak myślę. Także skrobię dalej i tyle. Właściwie się dowiedziałem, że jak pomieszam, to mi zastygnie nawet w tym banieczce. Także no, życie, trudno, szkoda troszeczkę tej farby, ale człowiek się uczy całe życie na błędach. No i mamy kolejny dzień, przez noc sobie ten jakiś tam odrdzewierz, nie wiem jak to tam się zwie. Tu nieważne o firmy, coś tam sobie miał porobić 8 godzin, to całą noc sobie poleżał. Blacha dopasowana, nawet trzeba będzie z zewnętrznej strony malować, bo to jest no, oryginalny lakier, że tak powiem. Zobaczcie, tutaj jeszcze ją dopasowałem. O, tu ocynk wychodzi. Jest wszędzie ocynk. Także jeden płat blachy fajnie pójdzie nam tutaj. No i co, biorę teraz epoksyd. Na dwa razy epoksydem zamaluję. Teraz tu raz. No rano jest i na wieczór klej nałożę, żeby przez dzień ten epoksyd wysechł. Dzisiaj ma być ładnie słonecznie, także wilgoci nie będzie, bo wczoraj lało to masakra. Grzałem tu farelką, żeby mi też to wszystko w miarę odporowywało, no bo za dużo wilgoci było. Także dzisiaj epoksyd popaćkam tu, trochę też na progi popaćkam. To nie musi być ładne, tylko żeby się pół nie złamał. To ma jeździć. A i tyle, i klej na wieczór, później pójdzie blacha na klej. I tak mówiłem, bez żadnych wkrętów, bez niczego. Tylko, no dobra, kurwa. Mam ciężarków trochę do ważenia, ten do ciążniki na maksa, do rana. I już można, że tak powiem, składać, sprzątać. Jechać do Janusza jeszcze od spodu, go zapryskać wtedy. Tyle mi się wydaje. Pierwsza warstwa podkładu położona, także nie ma co marnować czasu, tutaj niech sobie schnie. No to wracam do montażu heatpipe'ów, także też za bardzo nie mam na to pomysłu, ale tutaj to raczej pewnie trzeba zrobić cztery otwory, podkładki jakieś wymierzyć, to przynieść rury, przynieść dolną część i tak organoleptycznie mierzyć, także pogoda fajna. Słonko jest, ale już jest chłodniej, można robić. W tamtym tygodniu nie dało rady tutaj na tej ścianie nawet stać, bo masakra, takie było gorąco, także jak się jedno, że tak powiem, suszy robi, to trzeba ogarnieć drugie, bo czasu coraz mniej, także działam, lecę dalej. No i dobra, słuchajcie, na wieczór chwila prawdy. Myślałem, że ten klej będzie czarny, a jest biały, ale to jest klej szczeliwo jakiś taki. Znalazłem poliuretan, zastyga pod wpływem wilgoci, także im więcej wilgoci, tym bardziej sztywny. No zobaczymy, co z tego wyjdzie. Nakładam, stresa mam, żeby wyszło i pokażę wam już dociski. Obciążenie jest, klej z tej strony wyszedł, od spodu też tam zaglądałem, też powychodził, także bardzo dobrze, jest docisk równomierny, starałem się tą blachę dopasować. I w międzyczasie udało mi się trochę ogarnąć heatpipe. Także do jutra. Kolejny radny do nas zawitał. Nie przywitał was. Zobaczcie. Nie ma głucho. Jest sztywno, także klej
trzyma ten klej. No, związał. Związał przez nodze elegancko. Także mi się wydaje, że robotę zrobi. I tu od spodu też elegancko. To tylko są po prostu takie panele wystające. Jeden tu, drugi chyba tam jest. Ja nawet tego drugiego nie widziałem jeszcze, ale elegancko. O, teraz sobie oglądam razem z wami klej, bo wychodził. Tu jeszcze zamaluję podkładówką. Opala! Dobry. Zamaluję podkładówką. Pójdzie jeszcze na to, no, ten wosk, co mi tam trochę zostało. No i tyle. Mi się wydaje, że projekt praktycznie skończony. Poskładaj dywany, inne rzeczy i już nie będę przedłużał, bo tego filmu i tak jest bardzo długo. Także zrobię jeszcze jeden film z ogólnych kosztów, ile mnie to auto finalnie kosztowało. Czyli te wszystkie właśnie od, mówię, rejestracja, przeglądy, to tamto, siamto i cała reszta, nie? Piaskowanie, naprawa klimatyzacji, zakup auta, to będzie w jednej cenie. Wszystko tylko będzie rozpisane, co było. Nie piszę cen obok, bo dużo rzeczy było, no, jak to mówią, tylko dla ciebie taka cena. Omega kanału zadziałało, także fajnie. I tamtym filmie też będę chciał podziękować wszystkim za to, że pomogli mi w tym projekcie. Także od mojej strony dzisiaj na tyle. Pozdrawiam was serdecznie. Warto się nie poddawać. Strasznie wyglądało, ale teraz już jest o wiele lepiej. I działamy dalej. Trzymajcie się ciepło.